Babilota! Stolicy Babilota! Przejdzie czas, rozliczymy was! Czy ten pomysł się wypali? Dziękujemy panowie, my jesteśmy odprowadzani, nie musimy to odprowadzać. Mam nadzieję, że nie będą gryźli. Ale jaki zaszczyt, jak nas odprowadzają chłopaki dzielnie. Dziękujemy za ochronę, ale nie potrzebujemy was. Lena? Co? No tak. Nie, uwaga, uwaga! Mamy stan epidemii. Media i politycy rozsiewają wirusa paniki. Pozostają przy odbiornikach. Naraża się na utratę zdrowia i życia. Wyłącz telewizor, włącz myślenie, a w szczególności wyłącz kurwizję, bo to jest trujące. Jesteś wolnym człowiekiem. Jadę za nami. Jak to skomentujesz? No jak mogę skomentować? No bezprawie się... Ja jako premier chciałem tutaj twoje oburzenie chciałem tutaj powiedzieć, że nie, to jest nie do pomyślenia, żeby policja nas odprowadzała. Idziemy na kawkę. Mnie jako premiera obywatele zaprosili na interwencję poselską. Niemniej jednak nie sądziłem, że będę miał taką obstawę. Możesz pokazać tutaj, jaką mamy obstawę. Proszę zobaczyć. Zawracamy, drodzy państwo! Zawracamy, niech sobie pokrążą! Chłopaki, jedziemy! Trzeba ich w ulicę jednokierunkową! Poczekajcie, jednokierunkową trzeba ich wsadzić! Spacer ulicami Warszawy, proszę państwa. Czekają na nas. Chłopaki, no w jedną kierunkową teraz, no? Wyprowadzamy psy na spacer! Także tak to wygląda. Zobaczcie.
Nie, to tak wesoło, że bicie jeszcze. Nie, wiesz, dałoby dzisiaj na cześć w tej Warszawie. Nie, wolni ludzie! Siemanko, pozdrawiam. Dzięki, Piotrze. Zobaczcie, wolni ludzie, zobaczcie. Zobaczcie, zobaczcie. I kule są w ruchu. Także ludzie pragną wolności. Dokładnie. Pragną tej wolności. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Nie ma. A nie wiem, czy to wygłaszało. Połączyłem się jeszcze, żeby pokazać nasz spacer ulicami Warszawy. Ten piękny słoneczny dzień. Mamy obstawę. W którą stronę byśmy nie skręcili, to zaraz. Pogodę mamy idealną do spaceru. Mistrz ryżu daj. Thank you.
Kierowca nas pozdrawia. Wolny człowiek, słuchajcie. Wolności! Dla Jarkasza do Żuli było! Siema, siema. Pozdrawiam, wolni ludzie. Siemanko, panie generale. Pozdrawiam wszystkich. Aha, to zdjęcie robiłeś. Tak, dziękuję. Tak, dziękuję. Zdjęcie, bardzo miło. Super, no. Uwielbiam te fotorelacje. Trzeba je promować. Panie generale, bo pan Panie generale, ale to pana Trzaskowskiego burstę idzie w Szymon, pozdrawiam.
Spacer ulicami Warszawy. Jest przystanek? Wiadomo co się dzieje? Chyba nie. Są ważniejsze rzeczy na głowie. Nie, dać się do domu. To nie szczęśliwy człowiek. Młody, siadł na tej kierunku. Wolni ludzie! Zdejmijcie te maseczki, te kagańce! Telewizja was zmusi do tego noszenia tych kagańców! A wy pomóżcie mu trochę! Pomóżcie, troszkę popchajcie! Jeszcze to trzeba go trochę pchać! Pytaj! Uważaj! Już z drugiego planu, wbiłem się tam z tyłu, machałem. Jest to. Okej, dziękuję za wspólny spacer. Chyba też będę kończył. Także do zobaczenia. O, policja jeszcze. Już miałem kończyć, ja tu proszę. Czyli oni kurwa po prostu zakaz nie wjadą. Ale to właśnie jest prawda. Tu on tu. A no wstawę z tyłu. Tutaj też. Policja. Siemanko. Niestety nie pykło, panowie. Zawracamy. Czyli po waszemu cofamy do tyłu. Panowie, no to wstećmy. Lubią nas bardzo policjanci. Gdzie nie skręcimy, to jadą za nami. Jak chodzicie na spacer? Jeszcze bez maseczki.
to idziemy teraz tam, co? Bez kagańca policjant sobie jeździ. Myślę, że oni chcą się wysypać, żeby nas... Dobra, mamy? A Krzysiek, tak, ale ten komisariat Bukowna to jest... To jest najsłynniejszy komisariat. Proszę? To jest z Bukowna jesteś? Tak. To jest najsłynniejszy komisariat w Polsce. Bo ja bym sobie na maszy do Bukowna. No co... Taki na dworze, nie? No niestety w tym roku był zamknięty. A ogólnie kiedyś, bo ja za Mołebka tam... No tak, no cały czas jest, tylko był zamknięty przez niewidzialny... U góry, bo tam jest taka górka i u góry są domy. I tam moja ciotka mieszka. No spoko. Bardzo fajne miasteczko, ale mówię ci, że niestety... W tym roku basen był otwarty. To, to możemy pozdrowić twojego. Kto, kogo mówiłeś? On już w świętej pamięci, już nie żyje. Okej, okay. No to niestety nie. Dobra. Nie, niestety już nie żyje. Czyli ktoś mieszka, już nie mieszka nikt z twojej rodziny. No, powiem ci, no może córka, może ciotki, wiesz, nie mam kontaktu. Ale Bukowno piękne. Nie, no to mówię ci, basen jest super, on w ogóle jest po remoncie teraz. Nie wiem, czy wiesz. Rzeczkę jakąś. Tak, no jest sztoła. Dobrze, pamiętaj. Zgadza się. No ale ten basen, mówię ci, w te wakacje był zamknięty. Jest pięknie wyremontowany za mnóstwo kasy. I zamknęli. I w tym roku zamknęli. W tamtym roku był chyba pierwszy raz otwarty. Czy coś? Wyrok miał być o 15, ale jeszcze tu nie ma. No, nabijaj, ale w Warszawie jeszcze. Co tam? Jutro może rano, albo w wieczorem. A najlepiej jutro. Kino jest czynne, a już potem zamknięte, tak? Kultury? Jeszcze raz. Trzeba takie kultury zamknięte, a kino otwarte było, tak? No właśnie, takie sprzeczne informacje. Nie wiadomo dokładnie, o co chodzi. No, sam byłem w szoku, nie? Na tej samej tablicy jest informacja, że jest... Obiekt zamknięty, a obok jest informacja, że zapraszamy do kina. Moja reakcja była tak publiczna. No jak można reagować na takie bzdury, nie? Nie da się w normalny sposób. I to mało tego, jeszcze na tym zakazie, gdzie było na tej kartce, gdzie było napisane, że obiekt jest zamknięty, to było ten. Było wyjaśnienie obok, raczej pod spodem, że on jest zamknięty dla wszystkich ludzi, takich normalnych jak my, ale jeżeli tam masz jakieś, nie wiem, jest należy do jakiegoś klubu czy do zrzeszenia, które współpracuje z, jakby z tym ośrodkiem, no to wtedy oczywiście masz prawo korzystać. Czyli to wiesz, wychodzi na to, że tylko wybrani mają prawo korzystać. Jeżeli nie należysz do kliki, no to nie wejdziesz. Jak należysz do kliki, no to oczywiście to ośrodek funkcjonuje. Tak. To może dlatego właśnie są te dwie sprzeczne informacje, bo to kino może jest, ale tylko dla wybranych, nie? Nie dla wszystkich ludzi, tylko dla tych, co oni chcą. No takich czasów dożyliśmy, śmiesznych. Co tutaj ktoś pisze, muszę poczytać. Korus. Pozdrów Sławka. Troszeczkę tam wagabundowałeś troszkę po Europie, co? Lubisz takie życie, takie jeździć tu trochę, tam tu trochę, takie, nie? Masz taką żyłkę, no, nie? Lubię zwiedzać, no, właśnie, ale... Masz, musisz mieć żyłkę taką, tak. Nie? No, ja też tak mówię, to się poświęcisz. Zobaczyć, wiesz, jak też poznać inną kulturę, zobaczyć, jak się gdzie indziej mieszka, nie? I zabytki, w ogóle tak generalnie, no. Całokształt. Dokładnie. A że, wiesz, nie miałem jakby nigdy jakoś super dużo kasy, żeby podróżować, to ja to robiłem przez pracę, nie? Nie wiem, na przykład znajdowałem sobie pracę w Czechach, jechałem do Czech i zwiedzałem Czechy. Później... Za godzinę, nie? Na 30 nie. Ja miałem 32 franki. Nie, 50 to miał elektryk jakiś tam z uprawnieniami, z bardzo dużym doświadczeniem, mówię. Tak, bo to wzrasta. Jak zaczynasz, no to masz stawkę około 30 franków, nie? Na godzinę. Dwa lata temu. Ale to się nic się nie zmieniło. Ja mam. Ja dostaję maile z ofertami pracy i są dokładnie te same stawki, co były. Proszę? No na razie tak, na razie się nie ruszę. Tam też w kagańcach trzeba chodzić. Ja tutaj sobie chodzę bez. Tutaj jestem wolnym człowiekiem, a w Szwajcarii musiałbym być niewolnym. Chociaż tam w Szwajcarii, z tego co wiem, to nie ma obowiązku chodzenia na ulicy, jakby. W kagańcu. Na wolnej przestrzeni można bez kagańca. No tak, no to tak jest. To, komunikacja, tylko chyba
Tak, tak, tak. No i to samo jest w Szwajcarii. Tak, ale wiesz, oni Polakom muszą to troszeczkę wrócić na łosy, bo my jesteśmy najbardziej niepokorni, wiesz? Tak. My nacyjnie. U nas musi być ostrzej. Oni jeszcze tak farta mają, że dużo ludzi uśpieli. Dużo ludzi takich krewki uśpieli nawet. Co mi zastanawia, dlaczego? To nie są ludzie. Jak ci krewcy obudzą się, przebudzą się, ale to chyba musi ustalowówka być, nie wiem co, wiesz? No chyba tak. Bo póki co, póki ludzie chodzą do pracy i mają z czego żyć, to jeszcze jest spokój. Oni tak to przykręcają delikatnie, nie? Żeby... Jak myślę? A gdzie reszta? Pytam się. No jest też duża część ludzi, którzy nie mają wyboru. Muszą chodzić do pracy i utrzymywać rodzinę i się boją, nie? Ale pod jakim względem, że... Aha, z takiej znieczulicy, tak? Że... Wyścig szczurów, nie? No. To jest szczególnie to jest. Ten pęd taki. No zgadza się, im większe miasto, tym jest większe ciśnienie takie, żyje się na obrotach. Ludzie obcy sobie, tacy zatomizowani, nie? No tak, bo ludzie są z różnych stron. Ale wiesz, jeszcze 20-30 lat temu było inaczej, naprawdę. Było na dużo lepiej. Oni teraz są takie... Powiem ci jedno, po 24. Tak, tak. Jedziemy, bo tutaj mamy ciekawe tereny, mamy pochody nienawiści. Tak, o schody. Ale ładna Warszawa. Ania z megafonem. A tu już nas ścigają. Aha. A tam jest pomnik. Tam pilnują pomnika, panowie. Coś tak tutaj powiedział. Ci policjanci pilnują tego pomnika? A to jest pomnik? A to nie wiedziałem, bo ja nie jestem z Warszawy. A tam jest ten... Masońskie schody do nieba, ten czarny. Tak. Mm-hmm. I też są obstawione, też są policjanci. Tak, to nawet... Tak, tak. Właśnie to pokazuje. Policjanci pilnują pomnika i schodów tutaj, proszę zobaczyć. Są bardzo newralgiczne punkty w Warszawie do kontroli. Niech pilnują pomników, a nie nas. Dokładnie, ale za nami też jeżdżą. Przejechał przed chwilą radiowóz. No. Nas kolejny. Śledzą nas. Jesteśmy osaczeni. Którą uliczkę... Wirus pełznie przez Warszawę. Którą uliczkę byśmy nie skręcili, to nie są za nami. No, tam już też czekają. Pod kościółkiem. Jak samopoczucie w ogóle? Jestem, ale cieszę się, że mnie głowa przeszła. Mnie straszliwie głowa bolała, nie potrafiłam dyskutować z tymi policjantami. Ciężko było z nimi dyskutować. Ale policjanci dzisiaj... I tak ja osobiście uważam, że bardziej agresywna była. Znaczy, ja uważam, że nie byli, ale ochrona to była masakra. Tak. Uważam, że dużo bardziej agresywna i niemiła i... Po prostu krzywdy robiła ochrona, nie policja. I to zauważyłem, co było najśmieszniejsze. O, policja jedzie znowu. No. Że to ochrona wydawała jakby rozkazy policji, a nie policji ochronie. To już w tym momencie mamy tak, że taki ochroniarz z tego, z sądu ma wyższą funkcję niż policjant. W ogóle ta gradacja się zmienia. Chociaż policjant jest z bronią, to nie wiem. Nie wiem, jak to jest możliwe. Że... gazu nie mieli, nie? Nie mieli gazu. Nie, dzisiaj nie mieli. Dzisiaj nie mieli. Może bali się, że przez przypadek jeszcze jakiegoś sędziego by psiknęli. No tak. I mogliby mieć problem. Dobrze jest.
Dokładnie, ale mają piękną pogodę. I to mnie cieszy. Super spacer, naprawdę. Od jutra już nie ma być tak fajnie. Ma się zmienić pogodę. No. Ma być już coraz zimniej znowu. Niestety na live to i tak nie będzie widać jakoś super. Bo te live to jest jakoś bardzo... Na każdym kroku historia, prawda? Dokładnie. Na każdym kroku. Jak małpy te ludzie wyglądają, jak małpy. Naprawdę, trzeba tak jest. Mieć lusterko to... przed sobą i każdemu jednemu pokazywać, zobacz jak ty wyglądasz. Dokładnie, bo to do nich chyba nie dociera w ogóle, do tych ludzi. Zobacz, tutaj idzie para, ewidentnie to jest para. I idą, podejrzewam, że mieszkają na jednym mieszkaniu, a wychodzą na ulicę i są w kagańcu. To co, oni się boją samych siebie? Co? Jak wracają do mieszkania, to dalej są w tych kagańcach, kurde. Wiesz co, powiem ci tak. Często są przekazy od nas tam z Pogory, jak mrysują i tak dalej, i tak dalej. Mhm. I cieszą się, o, wolni ludzie, wolni to. Tylko ty ludzie z chwilą przekroczenia wyjścia z Pogory, kiedy wrócą do swoich domów, to co, wychodzą z maska. No tak. I gdzie są ci wolni ludzie? Tylko tam? Odwróć się i wyjść na ulicę. Bo tam jest jednak ten punkt taki, że przynajmniej jak ja byłem, to nie było. Ja też. Ale idziemy tam, gdzie reszta. Ale i tak bardzo fajnie jest na Pogorzu. Mi się podobało, jak byłem ostatnio. Zrobiłem kółko. Musiałbyś się z Tomkiem poznać. On też i morsuje, i wiesz, i ziółka, i takie rzeczy. Ale ja... Wiesz co, przyjedzie nas na ognisko w niedzielę. No dobrze. Ma być zaproszony dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły będzie? Dyrektor tam... Ja jestem nauczycielem w ogóle z wykształcenia. Okay. Czego? Wychowania fizycznego. No, jestem WF-istą. Pedagogiem z wychowaniem fizycznym dokładnie. Okay. Takie mam studia skończone. I fajnie, mieliśmy w zeszłym tygodniu też. Nie było nas dużo. I to jest w jakiej... Wiesz co, to jest Kazimierz. Jak Sosnowiec Kazimierz, tak? Tak. I tam są takie zwierzątka. Idziesz cały czas prosto do końca za tym jeziorem. Cudowne miejsce. Jak to się nazywa? To jest stawiki? Nie. Nie, to nie są stawiki. Stawiki to jest jeszcze coś innego. Sosnowcy są stawiki chyba. Kazimierz Park. Ale tam jest jezioro duże w takim, co się nie, można... Nie, takie wiesz. Aha, takie ozdobne bardziej. No to... Boże. Dla ptaszków. Ale najlepiej to jakbyś mogła mi wysłać później pineskę po prostu z punktem. Wiesz jak co, się... przeceniaj mnie. Aha. To pogadamy. Albo jak usiądziemy Robert, w tym, to zobacz. Albo Marta, wiesz? O. Ja muszę iść do pana. A już chyba dochodzimy do tej restauracji powoli, tak mi się wydaje. Chyba. Ja nie mam bilet. Musielibyśmy jeszcze za bilety byśmy dostali. Ale przejechałbym się. Co tutaj ktoś pisze? Jeszcze też z wami maszeruję. Pozdro. Pozdrawiam. Dobra. Kurde, bateria mi się rozładowuje, jest ciężko, zaraz może mnie... Już długo chyba nie będę na tym live'ie niestety. Tu jest nasza ekipa. A co tu Kola napisał? A ludziska jak barany uwierzą we wszystko, co podaje medialny ściek. O, mieszkanie do sprzedania, jakby chciało coś kupić. Tak jest, ekipa tutaj jest zacna. Nie ma tu tamto. Nie ma tu przypadkowych ludzi. Okej. Okay. Ja na razie kończę. Będę kończył tego live'a.
Zobaczymy, jak także się rozwinie sytuacja. Pozdrawiam wszystkich i może do usłyszenia. Bo boję się o baterię, a mam tylko jednego powerbanka. Także zostawię sobie trochę mocy na później. Także pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia. Moc.